A więc blues, drodzy Państwo. Jak zacząć improwizację do bluesa? No, zacząłbym od nauczenia się tematu jakiegoś. Na przykład... Na przykład Billy's Buns, taka melodia. Drodzy Państwo, mówimy o tym, jak improwizować, jakich nut używać, jakie skale grać, jakie rytmy. Odpowiedź na to wszystko znajduje się oczywiście w nagraniach mistrzów, których wszyscy znamy, szanujemy i lubimy, słuchamy i zachwycamy się nimi. Tak więc odpowiedź jest w tych nagraniach i często ci mistrzowie pisali tematy, wręcz najczęściej tak było, pisali tematy, drodzy Państwo. I te tematy zawierają wszystkie środki wykonawcze, jakie nasza improwizacja powinna też posiadać. Więc taki temat Billy's Buns. Możemy się odwołać w naszej improwizacji do tych tematów. Więc temat, pentatonika. Dźwięki akordowe. Dźwięki akordowe, jakie gram, gram też do substytutów trytonowych, dominant, bądź akordów innych, czyli na przykład F, B, Fis, H, B, Fis, As, Fis. Więc możemy te substytuty wprowadzić i mieszać. A więc tak.
zagęścić fakturę. Na przykład tercję. Oktawy. Akordy. Zagęszczamy fakturę, czyli, drodzy Państwo, improwizacja to wykorzystanie wielu środków i każdy improwizator powinien mieć swój wachlarz. Natomiast zalecam nauczyć się melodii tematu, potrafić ją permutować, grać jej wariacje oraz umieć ją zacytować w różnym takcie utworu, standardu bądź jakiegoś utworu. Mogę poopowiadać jeszcze trochę o tych różnych ciekawych połączeniach harmonicznych, blues. Czyli jeżeli mamy F7, możemy zrobić takie ładne podejście. F, S, A, G, S, B, G, S, E, H, A, F, C. Okej. Okay. Analogicznie od B. Zmniejszony chromatycznie w zasadzie. F, S, D, As, G, A. I teraz tu mamy różne możliwości, na przykład F, A, B, H, C. Na przykład taki, końcówka, ostatnie dwa takty, albo tak można zagrać. Czyli to jest chyba takie F, S, na przykład B na D, B na D, S. C, ra, 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 i do F, no nie? Co jeszcze? Jaka kadencja? No na przykład taka. To lubię bardzo. Albo? No dobra, ale dosyć o tym, jak można jeszcze zagrać bluesa. No po prostu prosto. Tacy muzycy, w tej bardziej improwizuje się po pentatonizmie. Thank you.
Tak, także można ćwiczyć w różnych tempach, polecam, od wolnego. Dziękuję Państwu, żegnam się z Wami i mam nadzieję, że dobrze spędziliśmy czas, a teraz życzę Państwu dobrego dnia. Hej, muszę się zbierać.